Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. 6 rano, budzik, powiadomienia, scrollowanie mediów społecznościowych, filmików, rolek. No okej, teraz można wstawać. Potem kawa, spotkania, kawa, batonik w biegu, szybki obiad, spotkania, kawa i tak w kółko. Jest południe, a ja padam ze zmęczenia. Brzmi znajomo? No i właśnie dziś chciałabym poruszyć problem przewlekłego zmęczenia, bo jest to temat, który dotyczy wielu, jeżeli nie większości z nas. Zmęczeni czujemy się na co dzień przez ciągły bieg, nadmiar obowiązków i generalnie wieczny niedoczas, brak przestrzeni na regenerację czy swoje własne pasje życiowe. Ale tak naprawdę to nasz styl życia w dużej mierze oddziałuje na to, jak się czujemy na co dzień. Więc, co w sumie pocieszające, to fakt, że na te aspekty mamy wpływ my sami poprzez nasze codzienne nawyki, rutyny czy wybory żywieniowe. Jak więc stylem życia wpłynąć na poziom energii? Jakie nawyki, rutyny warto wypracować, aby poczuć się choć trochę lepiej? Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam ekspertkę od mózgu, dr Joannę Podgórską, która nie tylko zawodowo związana jest z neuronauką, ale i nią zdrowo zajarana. Asia jest doktorem nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, a szerszej publiczności znana jest ze swojej działalności w sieci, na Instagramie, na blogu, czy poprzez audycję Podgórska ogólnie w Nuance Radio. No i dziś z Asią, moim serdecznym ziomeczkiem, bo prywatnie znamy się już trochę, inaugurujemy ten podcast i pogadałyśmy o tym, jak dieta, ruch, ale i przewlekły stres i to, w jaki sposób się stresujemy, oddziałuje na nasz poziom energii. Tak więc pierwsze koty za płoty. Przyznam szczerze, że towarzyszą mi mieszane emocje, bo z jednej strony, wiecie, endorfiny, radość, ale umówmy się, też trochę stresik, jak to wszystko Wam się spodoba. Dlatego dziś szczególnie liczę na Waszą wyrozumiałość w tym pierwszym premierowym odcinku. To co? Lecimy! Cześć, doktor Joanna Podgórska! Cześć Zosia, bardzo serdecznie witam, bo chyba otwieramy dzisiaj tu pierwszy odcinek? Tak. Inauguracja podcastu. Witam serdecznie na tym apelu rozpoczynającym tutaj podcast. Zosi, bardzo się cieszę i dzięki Zosienia za zaproszenie, że mogę tutaj z Tobą porozkminiać. Znowu możemy sobie razem pogadać o tym, co najbardziej nas jara. No właśnie, i też chciałam na wstępie już powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się dzisiaj słyszymy tak przy mikrofonie i że możemy sobie właśnie pogadać na różne fajne tematy. Tym bardziej, że temat dzisiaj mamy bardzo, bardzo ważny. Bo z chronicznym zmęczeniem zmaga się obecnie wielu z nas. Świat pędzi, my pędzimy razem z nim i często zderzamy się tak naprawdę z rzeczywistością i z tym, że już po pracy, po tej całej masie obowiązków nie mamy czasu już na nic, ani siły na nic. Więc zacznijmy może od pytania, dlaczego tak się dzieje i skąd to się bierze, dlaczego jesteśmy tak bardzo zmęczeni? Ja myślę, że już zadając pytanie, czy może robiąc taki wstęp do tego pytania, powiedziałaś, jak funkcjonujemy i jak wygląda obecnie nasze życie, czyli żyjemy bardzo szybko, wszystko tak naprawdę przyspieszyło, jeżeli chodzi o ilość aktywności intelektualnej, o tempo życia, o ilość bodźców, która też do nas dociera i musimy sobie uzmysłowić to, że mimo, że człowiek taki duży i bardzo ewolucyjnie zaawansowany i mianujemy się jako najbardziej rozwinięte istoty, musimy pamiętać, że nasz mózg nie do końca jakby podąża za tym tempem, czy nawet nasz organizm za tempem tego życia, które dzisiaj gdzieś tam zostało narzucone i po prostu jest tak, że poodwracały się troszeczkę kwestie, które kiedyś, jeszcze jak byliśmy ludźmi, powiedzmy w prehistorii, czy nawet te czasy zbieracko-łowieckie, kiedy człowiek bardzo dużo się ruszał, w inny sposób jadł, bardzo mocno żył i był taki zsynchronizowany z rytmiką okołodobową. Pewnie o tym też chociaż chwilkę powiemy, ale rzeczywiście światło słoneczne, czy też ogólnie nawet pewne czynności w ciągu dnia, bo to nie wszystko musi być uwarunkowane światłem. Dzisiaj zresztą wiemy, doświadczenie jaskiniowe w latach 50. nam pokazało, że ludzie mogą być odcięci od światła, ale mniej więcej około, dlatego mówimy rytm okołodobowy,
to 24 godziny to jest taka cykliczność, czyli inne czynności gdzieś tam mocno skoordynowane w naszym życiu niegdyś wyznaczały nam pewnego rodzaju takie punkty naszego dnia, tak zwane Zeitgebery, czyli dawcy czasu. Dzisiaj to mocno wszystko się pogmatwało, bo no jakby o tym świetle to już możemy zapomnieć i to też jest nic dziwnego, no nie będziemy przecież żyli zimą przykładowo do 15, nie będziemy aktywni, kiedy jest już zmrok. Edison wynalazł żarówkę i dzięki temu jakby wydłużył nam dobę, ale wiele, wiele rzeczy poszło po prostu za tym, więc tak w skrócie, bo wiem, że nie mamy tutaj dzisiaj niestety 3 godzin, można powiedzieć, że po prostu tempo życia, brak aktywności ruchowej, która to jest też takie bardzo złudne, bo może nam się wydawać, że jesteśmy po robocie już tak bardzo zmęczeni, że nie wykaraskamy jakiejś tam energii czy siły na spacer, a naprawdę, naprawdę badania po prostu wyrastają jak grzyby po deszczu i dzisiaj już w zasadzie w medycynie stylu życia mówimy, że aktywność fizyczna, ruch, dotlenienie organizmu, poruszenie tych wszystkich mitochondriów, tych naszych mikrofabryk energii, realnie odsuwa poziom zmęczenia. Oczywiście nie mówimy tu o hardkorowym ruchu, wiesz, bieganie 10 km 12 wieczorem przed spaniem, tylko po prostu o jakąś aktywność ruchową. Więc mniej się ruszamy, mamy siedzący tryb życia. W tym siedzącym trybie życia mega dużo kminimy, myślimy, pracujemy intelektualnie, nasz mózg jest cały czas na wysokich obrotach. Przy okazji tego, że podprogowo, w związku z tym, że mamy taki rozwój social mediów, technologii, bodźców. No właśnie, te bodźce zawsze płynące, nie? To jest też... Co chwilę przecież sprawdzamy jakieś powiadomienia, cały czas coś, jakieś dopaminowe sygnały, wzmacniacze, które niosą nas trochę na takim flow, że mózg siłą rzeczy później po prostu jest tak zmęczony. Mawia się, że dzisiaj przyjmujemy o ileś tam procent więcej, kilkaset procent więcej danych niż powiedzmy niegdyś, tak w latach tam 20. czy 30. czy jeszcze przed erą internetu w ciągu całego tygodnia. Więc ta aktywność umysłowa bardzo duża, siedzący tryb życia i niestety, i tutaj myślę, Zosia, to jest nasz konik, bo obie się jaramy jakby psychiatrią żywieniową, czy w ogóle rolą żywienia. Niestety paradoksalnie my dzisiaj jemy za dużo, jeżeli chodzi o ilości kaloryczne. Często się przejadamy na poziomie takim makroskładnikowym i kalorycznym, a jest ogrom problemów i też dużo przecież na ten temat mówisz w kontekście niedoborów, w kontekście tego, że się karmimy, ale nie odżywiamy się na poziomie komórkowym, więc jakby no. To można też tak nazwać takim, to też się tak przyjęło, nie? Że to jest tak zwany ukryty głód, czyli takie niedobory jakościowe, czyli mamy nieograniczony dostęp do pokarmów, jemy bardzo dużo, przekaloryczna jest ta dieta, zbyt duża pod względem energetyki, ale właśnie paradoksalnie jednocześnie dochodzi do rozwoju takich niedoborów subklinicznych, czyli właśnie no, niedoborów jakościowych w tej diecie, więc też to pokłosie niedoborów też wpływa na, prawda, to całe, te wszystkie szlaki biochemiczne, funkcjonowanie naszych komórek, cały metabolizm i w związku z tym też energetykę, więc no jesteśmy po prostu też zmęczeni, co może być pokłosiem no diety, tego jak dzisiaj po prostu się odżywiamy. To w ogóle myślę, że teraz jestem właśnie jest w trakcie kosmos. Oczywiście o twoich ulubionych kwasach omega-3 gdzieś tam czytam i to może wydawać się dla ludzi już nudne, że jajku cały... Tym powiemy. Tak, że cały czas to samo, że ograniczamy ilość cukrów prostych, rafinowanych. Ostatnio też bardzo fajne badania znalazłam, które naprawdę mówią o tym, że tak bardzo ta jakość pożywienia jest kluczowa. Nawet nie sama ilość, oczywiście nie możemy się przejadać i obecnie dzisiaj w nauce możemy mówić, że jedynym takim patentem na wydłużanie życia zwierząt, naprawdę mówimy na razie o zwierzętach, ja nie chcę ekstrapolować tych wyników 1:1 do ludzi, ale rzeczywiście zmniejszenie ilości kalorii w diecie z zachowaniem odpowiedniej ilości makroskładników, mikroelementów, przepraszam, związków mineralnych i witamin, nie jest w stanie wydłużać nam życie, tylko wiadomo, my musimy zadbać o ten fundament taki prozdrowotny, czyli spożywamy trochę mniej kalorii, ale jakby to jest bardziej odżywcze. I właśnie badania wykazały, że to nie jakby sama ilość węglowodanów, którą też się gdzieś tam demonizuje, powiedzmy działa niekorzystnie dla zdrowia, bo węglowodany też są bardzo ważne, tylko chodzi o ich jakość, o ich rodzaj i okazuje się, że im więcej my spożywamy dzisiaj cukrów rafinowanych, cukrów prostych, w takim kontekście tak zwane cukry wolne, czyli glukoza, fruktoza dodawana wszędzie. Tak naprawdę zobaczcie, że produkty wcale nie muszą być słodkie realnie, tak per se, że to jest coś słodkiego, syrop. To może być zalewa do śledzi, to może być ketchup, to może być kurczę musztarda, gdzie pierwszym składnikiem na liście będzie cukier. I to jest właśnie ten problem, że my niby rzekomo chcemy odżywić swój mózg, bo mózg ciągnie do słodkiego, neurony żywią się glukozą, ale zupełnie nie o ten cukier chodzi. I siłą rzeczy później dzieje się tak, tutaj już jest po prostu gigantyczny skrót, ale rozwija się właśnie przewlekłe zmęczenie, między innymi z tego względu, że organizm zaczyna wchodzić w taki też, to się nazywa low-grade inflammation, czyli taki chroniczny stan zapalny na niskim poziomie, czyli taka kropla drąży skałę.
To jest o stresie pewnie też może zdążymy powiedzieć, ale oczywiście znowu nie możemy demonizować stresu i sam stan zapalny w organizmie jest potrzebny, tak? Stan zapalny to jest sygnał mobilizacji naszego układu immunologicznego, to jest aktywowanie się cytokin, tych wszystkich przekaźników odpowiedzi immunologicznej, ale to, co sobie robimy dzisiaj, to jest, nazwałabym to po prostu przedobrzeniem wszystkiego, bo jesteśmy w chronicznym stresie, w chronicznym stanie zapalnym, chronicznie nam krąży w krwiobiegu wolna glukoza, zamiast to powinno być w jakichś takich pikach i rzeczywiście to pożywienie powinno być też mocno ukierunkowane na, powiedzmy na przykład, naszą aktywność w ciągu dnia. I tak było kiedyś. Ludzie stosowali teraz te super słynne hiper, wiesz, intermittent fasting i te wszystkie posty przerywane i dzisiaj robimy z tego całą filozofię. Ostatnio znalazłam też takie info, że nawet jest dieta IF, pudełkowa, ludzie, naprawdę, to chodzi o to, żeby jeść po prostu, nie jeść na noc. Post nocny jest już pewnego rodzaju IF-em, a kiedyś to była norma. Ale wiesz co, też mi się wydaje, że dzisiejszy taki trend związany w ogóle z żywieniem, zobacz, jak przyjrzymy się tym wszystkim modelom żywieniowym, no to one tak naprawdę mają wspólny fundament, czyli nie jeść przetworzonego jedzenia, które właśnie jest naszpikowane tym cukrem wszędzie, prawda, nadmiarowym, bo my nie mówimy o fruktozie z owoców, my mówimy tak naprawdę o tych dodatkach do żywności przetworzonej, więc starać się jeść najprościej, przeciwzapalnie, sezonowe owoce, warzywa, czyli ten model tak naprawdę diety śródziemnomorskiej pięknie się tu wpisuje i tak naprawdę to stanowi taką wspólny obszar w ogóle wszystkich diet, takich, które skupiają się jako diety, prawda, służące zdrowiu, bo tak naprawdę wszystko obejmuje bardzo podobne mechanizmy, jakby, które wpływają na funkcjonowanie nasze. Więc jakby tutaj to, co powiedziałaś w ogóle w takim kontekście, bo chciałabym zrobić taką, wiesz, klamrę, to właśnie, no to przetworzona dieta, siedzący tryb życia, no myślę, że przewlekły stres to też jest temat, który warto może trochę szerzej dzisiaj poruszyć. No bo to też jest taki problem, który dotyka większości z nas i nie mówimy tutaj o tym stresie krótkotrwałym, czyli tym stresem, który gdzieś tam jest takim czynnikiem adaptacyjnym przetrwania naszego gatunku, bo on nam jest potrzebny, ale bardziej chodzi tutaj o tą taką naturę przewlekłą tego stresu, czyli to, że on po prostu nie przestaje, on po prostu ciągle jakby napędza jeszcze większe wydzielanie hormonów stresu i napędza jeszcze większe ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych, nawet użyję, nie zawaham się użyć słowa, że większości dzisiejszych chorób przewlekłych. No bo to jest tak naprawdę baza, prawda? Tak, i w ogóle to zanim, bo już tutaj jeszcze w głowie jedna tylko rzecz mi się pojawiła, o której chciałabym powiedzieć, bo też czytając różnego rodzaju opracowania, gdzieś tam nowe trendy dietetyczne, naprawdę powinniśmy zapamiętać dokładnie to, Zosia, co powiedziałaś, że fundamentem i tak zwanym, ja nawet przestałam i myślę, że to jest dobre, żeby nie mówić na sposób żywienia dieta, bo zobacz, dieta ludziom zazwyczaj kojarzy się z jakimś ograniczeniem, z jakąś restrykcją, z czymś, co włączamy sobie na moment, bo później gdzieś tam z tyłu głowy jest wizja, że już zaraz wrócę do tych moich ciasteczek i mojego sposobu życia, a tutaj bardziej model diety śródziemnomorskiej, który jest oparty też o nasze sezonowe owoce, powiedzmy na to, w jakiej my szerokości geograficznej żyjemy, po prostu zasobny w te kluczowe rzeczy, prawda? Czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ograniczenie cukrów prostych, rafinowanych, owoce, polifenole, borówki, orzechy, oliwa z oliwek i tak naprawdę wszędzie możemy w ten sposób jeść. Natomiast problemem jest to, że my trochę zaczęliśmy przez ten intermittent fasting myśleć, że jeśli będziemy pościć przez 16 godzin, czyli powiedzmy, ok, skończę ten swój ostatni posiłek o 17, przeczekam, czy tam o 18, przeczekam te 16 godzin, to już jakby jem najzdrowiej, dbam super o jakość swojego życia i jakby rodzaj pożywienia, ale przykładowo jem śmieciowe jedzenie. I to nie chodzi o to, no i spotkałam się też z czymś takim, czy intermittent fasting jest też spoko, jeżeli powiedzmy przez te 8 godzin, kiedy mam okno jedzenia, jem słodkie buły, gdzieś tam idę do maka, nie wiem, smażone, no zupełnie nie. Nie o to chodzi, żeby pościć, ale jeść śmieciowe jedzenie, tylko żeby to wszystko w jakiś sposób się tak zgrywało i też zresztą łatwiej nam będzie utrzymać post i być w tym oknie intermittent fasting, jeżeli będę jadła bogato, odżywczo, syto, ale zdrowo. Bo siłą rzeczy jest tak, ale oczywiście, że po prostu jeżeli jemy śmieciowe jedzenie, bardzo mocno przetworzone cukrowe, no to skacze nam insulina po prostu pod sam sufit, później gwałtownie spada i czujemy większy głód. Dlatego ja na przykład od wielu lat, gdzie rzeczywiście widzę, że w moim życiu model białkowo-tłuszczowych śniadań, które wcale nie muszą być słodkie, słone, nie muszą być wytrawne, czy jakby modulowanie tej glikemii po prostu robi robotę. I to jest jakby też takie wejście, bo powiedziałaś o stresie i super, że o tym mówimy i ja bym też trochę chciała ściągnąć taką łatkę, bo to jest tak jak w kontekście insuliny na przykład, czy cukru, tak, że cukier jest potrzebny,
insulina nam też jest potrzebna. Musimy mieć spadki i wzrosty insuliny i to jakby to jest hormon, który jest nam absolutnie niezbędny do życia, bez niego mózg się w ogóle nie rozwija, ale dokładnie jest tak samo w kontekście kortyzolu czy stresu. Tak jak powiedziałaś, to co robi nam kortyzol i dlaczego jest tak potrzebny dla gatunku ludzkiego, ale jakby dla wszystkich istot żywych i też właśnie patrząc na zwierzęta możemy się uczyć, jak powinna taka odpowiedź stresowa wyglądać. Czyli działa bodziec, triggeruje nasz układ nerwowy, poprzez oczy widzimy jakiś stymulus, dociera do naszej części emocjonalnej, daje projekcję do kory, my wiemy co mamy zrobić i jakby zachowujemy się w pewien określony sposób, żeby, tutaj to jest kluczowe, uniknąć śmierci, uniknąć zagrożenia. Stres zawsze będzie nas aktywował na maksa jako organizmy pod kątem dopływu krwi do mięśni, glukozy do mózgu, do tego, żebyśmy się ruszyli i uciekli, żebyśmy po prostu przetrwali. Tutaj życie jest tym piedestałem. A to, co my sobie robimy dzisiaj, to jest niestety taka reakcja stresowa i no nie możemy też czuć się bezpośrednio tak winni, bo to jest jakby wynik całego naszego życia i nie można też powiedzieć, że przestań się stresować, bo zauważmy, że tak jak kiedyś na takim poziomie fizycznym, czy właśnie jak dla zwierzaków, stres zazwyczaj związany jest z jakimś zagrożeniem życia, ucieczką przed czymś niebezpiecznym, nie wiem, wiesz, taki stres, taki powiedzmy zbliżony para zwierzęcy możemy odczuć jak przykładowo, nie wiem, przechodzimy przez jezdnię i boimy się, że nas walnie samochód. To jest absolutnie reakcja awersyjna, tak. Uciekamy, tak. Gdzieś tam się hamujemy. Ale w naszym ludzkim, homo sapiensowym życiu dzisiaj stres wygląda tak, że wszystko jest stresem, tak? Umartwianie się o pracę, ruminowanie, przywoływanie myśli, gdzieś tam jakieś spóźnienia, w domu ktoś nas wkurzy, dzieci. Oprócz tego też stres związany z... Tak, ale poza tym, że skala zagrożeń się zmieniła, no to mimo wszystko nasz układ, nasz organizm odbiera te bodźce w taki sam sposób, jakby reakcja hormonów i ten wyrzut tych hormonów jest taki sam, jak nie wiem, ucieczka przed niedźwiedziem, no nie? Więc to jest właśnie, to jest clue, że my gdzieś tam cały czas się bodźcujemy, żyjemy bardzo szybko, pędzimy, mamy nadmiar obowiązków i wszystkiego i brakuje nam czasu tak naprawdę na tą właściwą regenerację, no bo to też powinno być tak fizjologicznie, że skoro jest stresor, to po stresorze musi dochodzić do tego, do tej aktywacji przywspółczulnej, czyli relax, chill, odpoczynek i wtedy my zachowujemy balans, no ale bardzo często dzieje się tak, że tego balansu nie ma w wyniku przebodźcowania i masy stresorów, w związku z tym cały czas jesteśmy w tym kołowrotku, no i nasz kortyzol po prostu zaczyna być dosłownie, mówiąc kolokwialnie, wywalany w takich ilościach, że no to zaczyna po prostu bardzo mocno wpływać na rozwój wielu chorób, w tym chorób psychiatrycznych. Tak. No też depresja jest bardzo silnie powiązana z taką długotrwałą reakcją stresową. I to w ogóle... I też nie bez przyczyny mamy dzisiaj problem w ogóle, tak naprawdę kryzys zdrowia psychicznego. I w ogóle też po COVID-zie to statystyki WHO pokazują, że w ciągu pandemii też wzrost na zaburzenia lękowe, depresyjne wzrósł o 30%. Więc naprawdę mamy ogromny problem dzisiaj globalnie, więc też warto jest mówić o tej profilaktyce zdrowia psychicznego w kontekście i diety właśnie, i całego stylu życia, no bo wiadomo, mamy filarem podstawowym leczenia depresji, są leki przeciwdepresyjne, ale tutaj tak naprawdę to wszystko, co się dzieje wokół, ma ogromny wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Tak, zdecydowanie, a w ogóle no, można powiedzieć, że teraz ostatnio niedawno był taki duży boom, prawda, cała afera serotoninowa pod wpływem takiego umbrella review w doskonałym żurnalu naukowym, to był chyba lipiec 2022 roku, kiedy właśnie ukazały się badania i też ja przyznam szczerze, że mocno się gdzieś tam tym zainteresowałam, żeby zrozumieć, dlaczego opinia publiczna zareagowała tak, a nie inaczej, czyli dlaczego nagle zdeprecjonowaliśmy sens leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI, no bo rzekomo okazało się, w co, jakby przyznam szczerze, nie jestem wybitnym naukowcem, ale już od lat też wierzę w teorię, że nie wszystko zależy od serotoniny w depresji i wiele środowisk naukowych mówi, że kompletnie w depresji nie chodzi o serotoninę, że to jest jakby jeden z elementów tej układanki. I naprawdę, dzisiaj nie mamy czasu, żeby wymieniać wszystkie możliwe drogi prowadzące do depresji, czy droga związana z nadmierną masą ciała, czy z nadmierną dietą wysokocukrową, brak snu, właśnie hipoteza związana z niedoborem BDNF-u, dlatego tak namawia się ludzi do sportu, ale jedną właśnie z hipotez, albo nawet nazwijmy to teorii powstawania stresu, jest droga kortyzolowa, tylko to jest bardzo ciekawy mechanizm i też myślę, że często go troszkę tak spłycamy, bo mówimy, no tak, człowiek był przewlekle zestresowany i tego kortyzolu jest za dużo i dlatego depresja. Ale okazuje się i badania, między innymi przytaczane, i tutaj wchodząc w stres, no nie byłabym sama, jakbym nie poleciła, dlaczego zebry nie mają wrzodu polskiego. On doskonale opisuje, jak te mechanizmy adaptacyjne działają, co się dzieje w kontekście tego kortyzolu, że później po prostu jest też go za mało i człowiek jest taką,
ja to zawsze mówię jak taka mimoza, która po prostu opadają jej płatki, nie jest w stanie podjąć żadnej aktywności, nie ma kompletnie zasobów, właśnie czuje przewlekłe zmęczenie i niestety dochodzi do takiego stanu, kiedy jesteśmy zmęczeni, ale nie możemy spać. Dokręca się tutaj bezsenność, czyli pokłosie też właśnie przewlekłego stresu, przewlekłego lęku, w związku też z tym, że po prostu wyobraźmy sobie, że taki mózg chronicznie zalewany, podlewany jak kwiatek kortyzolem, nie dość, że traci neurony, nie dość, że nasze zdolności poznawcze są pogorszone, to też jakby cała ta plejada neuroprzekaźników, które grają w tej biochemicznej zupie depresji, czyli noradrenalina, serotonina, GABA, to wszystko jest we wszystkie strony świata jakby popsute. Kortyzol po prostu jakby zabiera te zasoby. No bo wracając do tego, co powiedziałyśmy na początku reakcji stresowej, jeśli organizm jest w chronicznym stresie, jest w chronicznym umartwianiu i w lęku, które mózg projektuje rzeczywiście, jakby to się działo, on nie wie, że to są wymysły, wszystkie zasoby organizmu idą na wytwarzanie tego stresu i kortyzolu, aż dochodzimy do momentu tak zwanej, to Hans Selye w latach 50. nazwał te trzy fazy stresu, fazę syndrom ogólnej adaptacji, kiedy dochodzi do fazy kompletnego wyczerpania. I ten nadmiar stresu już nas tak, powiedzmy w cudzysłowie, dobił, ale też nie mamy tego kortyzolu w sobie, który działałby mobilizująco i działa na maksa demobilizująco. Więc sam stres, takim take home message, jest nam potrzebny. Epizodyczny stres, który ma nas mobilizować, kortyzol z adrenaliną, z dopaminą nas motywują do działania, do podejmowania czynności, do tego, że wstaniemy rano, nauczymy się na egzamin, że mamy jakiś drive przed prezentacją. Tak. Kwestia jest też taka, i to jest już bardziej aspekt psychologiczny, ale myślę, że może Zosienia tutaj zaprosisz eksperta zdrowia psychicznego, że cała praca właśnie terapeutyczna i taka praca na takim poziomie, powiedzmy, behawioralnym. Ostatnio zasłyszałam takie piękne powiedzenie, że dobry psychoterapeuta jest mikrochirurgiem neuronów, czyli że tak naprawdę jest w stanie mieszać w naszej głowie na tym poziomie mentalnym, bo okazuje się, że dobre podejście psychoterapeutyczne, zmiana pewnego rodzaju schematów myślenia, schematów podchodzenia do stresora, buduje w nas w tak zwaną rezyliencję, czyli to, że na przykład dzisiaj nagrywamy podcast i nie wiem, dla mnie to może być super motywujące, ja rano wstaję, po prostu latam i tylko czuję, jak nowa wiedza przypływa mi do głowy. Nie było tak, bo oczywiście, że się stresuję, ale dla mnie to może być, powiedzmy, motywujące, takie wow, fajnie, i to jest dla mnie eustres. Ale dokładnie to samo dla ciebie, czy dla mojego Maćka, który siedzi w pokoju obok, to może działać tak paraliżująco, ten kortyzol może odcinać nam, kurczę, te części myślące i logiczne, czyli korę przedczołową na rzecz aktywacji ciała migdałowatego, zalania takimi emocjami stresu i strachu, że ta sama reakcja, tylko podejście do tej reakcji już dla tej osoby będzie dystresem. I to jest niezwykle ważne, że myślimy sobie o, no zobaczmy, ta sama cząsteczka, glukokortykoid, mamy te same receptory, mózg, powiedzmy, co do zasady może różnić się trochę ułożeniem pewnych struktur w przestrzeni czy wielkością kilkuset gramów w te czy we w te, wszyscy mamy to samo, a sposób reagowania na stres, czyli też to właśnie, co powiedziałaś, do brzegu Podgórska. Czy w ogóle przerabiania tych w ogóle bodźców, czyli ten stres, bo też o tym chyba rozmawiałyśmy jakiś czas temu, bo my często sobie wymieniamy się różnymi informacjami, ale nie zawsze jest okazja, żeby pogadać właśnie tak jak dzisiaj. I to super, że o tym rozmawiamy, bo wiesz, też kwestia tego stresu niekontrolowanego, czyli właśnie tego, jak my te bodźce odbieramy i jak je przetwarzamy, to też ma wpływ na to, jak będzie wyzwalany kortyzol. Czyli w sytuacji, to są też badania Masona chyba z lat 70., więc już też dawno temu, ale na temat tego, że właśnie kontrolowanie samej reakcji stresowej też wpływa na to, jak będą plasowały się poziomy kortyzolu w ustroju. Im bardziej niekontrolowana reakcja, tym większe wyrzuty tego kortyzolu. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy aspekt tego, jaki my mamy wpływ na to tak naprawdę, ile jest w naszych rękach w kontekście zapobiegania różnym tym negatywnym, wiesz, efektom stresu przewlekłego. Chociaż też to jest takie, wiesz, ładnie z teorii, bo możemy sobie powiedzieć, że no tak, i tak jest z wszystkim. Na przykład poziom dopaminy wzrasta wtedy, kiedy najbardziej się, wiadomo, czegoś nie spodziewamy, czy nawet w momencie oczekiwania na coś okazuje się, że sama decyzja zakupowa dla człowieka, nie wiem, droga do sklepu, jak idę gdzieś tam po nowy sprzęt, jest dla mnie bardziej ekscytująca, bardziej podniecająca, wydziela więcej dopaminy niż już sam fakt kupienia. To już później mamy taką habituację, przyzwyczajamy się. I tak samo jest w innym aspekcie, ale możemy porównać kortyzol, że wiadomo, że jeżeli jesteśmy w pewnym stopniu przygotowani na to, że dobra, teraz idzie hardkorowy moment, nie wiem, sesja egzaminacyjna czy jakiś cięższy moment w pracy, my możemy też siłą rzeczy codziennie, małymi rzeczami, małymi przyjemnościami, nawet
zmienionym sposobem jedzenia, bo przecież mamy coś takiego jak dieta dla osób zestresowanych, budować w sobie troszkę tą wyporność, tą rezyliencję, czy taki plecaczek, po prostu ja często nazywam to takim plecakiem z orężem w walce, czy przed starzeniem mózgu, czy właśnie przed stresem. Ale problem pojawia się wtedy, a niestety życie jest nieprzewidywalne i ja przyznam, że mi tutaj mocno pomaga gdzieś tam filozofia związana z medytacją i z odpuszczaniem rzeczy i z nieprzywiązywaniem się, czyli po prostu to też minie. Myślenie o życiu w takim aspekcie, że jest bardzo nieprzewidywalne, że nigdy nie wiesz, co ci się przytrafi, że dzisiaj jest super, ale jutro, nie wiem, może przytrafić się jakiś ogromny problem zdrowotny, czy dzieje się coś takiego, na co nie mamy wpływu. No i nie wiem, czy widziałaś, Zosia, ale myślę, że warto polecić film Sztuc o tym psychoterapeucie amerykańskim. Ja na jego temat nagrywałam audycję w Niuansie, on jest na Netflixie, o takim bardzo znanym psychoterapeucie, który cierpi na chorobę Parkinsona i stworzył trochę taką inny, taki niekonwencjonalny sposób terapeutyzowania ludzi. Niekonwencjonalny mam na myśli to, że po prostu nie idzie chyba zgodnie, nie jestem psychoterapeutką, ale powiedzmy nie jest to nurt typowo psychodynamiczny, czy gestalt, czy nie wiem, terapia CBT, tylko on w moim odczuciu, ja się uśmiechałam oglądając ten film, bardzo mocno uczy ludzi, to może nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale stara się prowadzić terapię, stara się pomagać ludziom w kontekście zdrowia psychicznego poprzez, no w moim odczuciu, takie doktryny buddyjskie też i doktryny związane z umysłem, z odpuszczaniem rzeczy, z akceptacją, z przyjmowaniem tego, że świat jest związany z cierpieniem, świat jest związany z trudnościami i nigdy nie jesteśmy w stanie przygotować się na jakąś konkretną wyrysowaną trudność czy zdarzenie, ale w ten sposób myślenie o tym, że mamy zasoby i jakby oczywiście też tutaj jest kluczowe wsparcie społeczne, to, że nie jesteśmy sami, to, że jakby mamy zgodnie z cebulową teorią szczęścia, jakby tak, takie zagospodarowane najważniejsze rdzenie i czy taki kor życia, no to bardzo pomaga wybrnąć z trudnych sytuacji. I tutaj też polecajka, myślę, że nie wiem, czy słuchacze już znają, ale jeśli nie, to myślę, że to jest taki kanon. Człowiek w poszukiwaniu sensu, Viktora Frankla, który właśnie pokazuje przeżywanie, postrzeganie no, takich koszmarów jak czas II wojny światowej, jak bycie w obozie i jak takim ludziom jednak udaje się przetrwać i zobaczmy też, że dzisiaj mówimy, że stres tak skraca życie przecież, nie? A spójrzmy, że osoby, które na przykład przeżyły wojnę, tacy nawet plus stolatkowie, czy ludzie, którzy żyli naprawdę w trudniejszych warunkach niż nam dzisiaj przyszło żyć, przynajmniej z perspektywy, nie wiem, zagrożenia o zdrowie i życie, chociaż w obliczu wojny, czy ostatnia sytuacja w Turcji, też widzimy, że takie rzeczy się dzieją, ale jednak ta rezyliencja i to podejście do tego, że nie mam na pewne rzeczy wpływu i niektóre rzeczy trzeba odpuścić, nie na wszystko się przygotuję i będę zawsze trzymać gardę, no myślę, że przynajmniej w moim życiu, my się już prywatnie znamy, więc też wiesz, jakie mam usposobienie, że przejmuję się rzeczami, ale myślę, że bez tego myślenia byłoby jeszcze trudniej, więc... No tak, taka regularna praca nad tak właśnie takim uczeniem się postrzegania tego, co się dzieje wokół i też wydaje mi się, wiesz co, ze swojej perspektywy, czego ja też się uczę naprawdę cały czas, bycia tu i teraz, czyli naprawdę cieszenia się z tego, co przynosi dzień, bo to naprawdę robi robotę i nawet daje taką satysfakcję z takiej naszej codzienności, no bo wiadomo, że żyćko sobie płynie, obowiązki są, czasem więcej, czasem mniej, ale grunt właśnie to się też odnaleźć w tym i gdzieś tam się nie zafiksować, nie wpaść w taki kołowrotek jakiegoś, nie wiem, negatywnego myślenia, no bo nie oszukujmy się, często jest tak, że jeżeli mamy dużo bodźców, mamy dużo rzeczy do zrobienia, wiesz, zadań po prostu do odhaczenia, no żyćko, no to siłą rzeczy włącza się stres i to takie myślenie w stylu, Boże, nie dam rady, nie zdążę, co teraz, jakby tutaj też praca nad takim odbieraniem właśnie tego otoczenia, tego wszystkiego, co nas spotyka, też wpływa na to, jak my będziemy funkcjonować w takiej perspektywie długofalowej. I wydaje mi się, że to też, Asia, jest dobry moment na taką klamrę, bo trochę nam się ten stres, o którym pięknie, ty w ogóle pięknie opowiadasz, cieszę się, że tu jesteśmy, bo ja, wiecie, tutaj, drodzy słuchacze, nie odzywam się, bo ja się tak zasłuchuję, że aż nie wiem, co powiedzieć. Ja tak z Asią bardzo często mam, więc słuchajcie, gdybyście mnie nie słyszeli dłużej, to ja tu jestem jak coś, tylko po prostu też słucham i gdzieś tam staram się jak najwięcej brać z tego, co Asia tutaj dzisiaj nam mówi. Ale przechodząc właśnie do tego aspektu związanego ze stresem, z dietą, to o czym wszystkim, o czym powiedziałyśmy, powiedziałaś ty, kwestia mikrobioty jelitowej. No wiesz, jakby ja jestem freakiem, jestem bardzo zafiksowana na tym temacie, na punkcie tego tematu i tutaj też możemy dodać, że tak naprawdę przewlekła reakcja stresowa, złe wybory żywieniowe, to wszystko oddziałuje, siedzący tryb życia, farmakoterapia,
cały taki nowoczesny styl życia też bardzo mocno oddziałuje na jakość naszej mikrobioty, czyli tak zwane dysproporcje ilościowe, jakościowe w obrębie mikrobioty. I ten cały bałagan tam powoduje, że my też możemy się czuć źle psychicznie, prawda? Mamy już dzisiaj zdefiniowaną bardzo dobrze oś mózgowo-jelitową i wiemy dziś, że jelita komunikują się z mózgiem na drodze immunologicznej, hormonalnej, też metabolicznej, bo przecież mikrobiota jelitowa też wytwarza różne metabolity, ukochane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które bardzo są tutaj istotne, ale mikrobiota tak naprawdę jest takim przewodnikiem, może drive'uje też całą tą, cały ten mechanizm komunikacji pomiędzy jelitami a mózgiem, więc to też jest bardzo fascynujące. I właśnie, no chciałam też posłuchać ciebie, co ty na to? Wiesz co, to tak patrzę, że szkoda, że nie mamy za dużo czasu, ale no, po pierwsze wiem i podzielam twoją fascynację i pamiętam, jak zaczęłyśmy gdzieś tam się ziomkować i miałyśmy, pamiętasz, w Białymstoku wykład na temat konferencji. Tak, było cudownie, wspomagania suplementacyjnego, też takie z twojej perspektywy farmaceutycznej. Ja opowiadałam trochę o neuro i wtedy też już zaczęłyśmy mówić o tej mikrobiocie, ale teraz wiem, że rzeczywiście u ciebie miłość wybuchła i no absolutnie fascynujący temat. Możemy tutaj mówić o tak wielu zależnościach i dzisiaj przecież badania jasno wskazują, że jedna nieprzespana noc, czy przejadanie się bardzo duże, czy w ogóle nawet, no nie wiem, brak spożytej ilości wody, czy ja mam też trochę fiksację ostatnio na temat edukowania, jak szkodliwie działa na nas alkohol, czy palenie papierosów, jak bardzo to wpływa na naszą mikrobiotę. No i kiedyś byśmy mogli sobie pomyśleć, no okej, no uszkadzam sobie jelita i tyle, kropka. A dzisiaj wiemy, że to kompletnie tak nie jest, że stan naszej mikrobioty jelitowej, powiedzmy, że te nisze, bakterie, które tam są, czy to w kierunku bakterioidetes, czy firmicutes, czy w ogóle jakby ten podział, czy to ratio bakterii, powiedzmy w cudzysłowie, prozdrowotnych, czy tych bardziej jakbyś beztlenowców, czy klostridiów, czy różnego rodzaju gatunków, które dzisiaj wiemy, że działają na nasz organizm patologicznie, definiuje przykładowo naszą insulinowrażliwość. Definiuje to, jak czujemy się na poziomie takim emocjonalnym, bo też przecież wiemy, że układ jelitowy, mamy tam ogrom tak zwanych komórek związanych z enterycznym układem nerwowym i oczywiście tutaj też się cieszę, że Zosia zawsze starasz się to wyprostować, że tak, my produkujemy serotoninę w naszych jelitach, czy produkujemy... To jest nasz ostatni wątek Czy produkujemy GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, kluczowy nasz neuroprzekaźnik hamujący, bez którego po prostu no, nie ma hamowania, to nie ma życia tak naprawdę. I owszem, one są produkowane, czy to przez komórki enterochromatofinowe w jelitach, czy przez naszą mikrobiotę, ale to są bardzo duże cząsteczki i one nie przechodzą per se bariery krew-mózg. I dlatego część serotoniny czy część GABA musi być wytworzona tutaj realnie w mózgu. Stąd tak duża dbałość na przykład o spożywanie tryptofanu, który daje początek serotoninie, bo ogrom tego tryptofanu jest wykradany do jelit. A co tam pójdzie do głowy? No niewiele, 5%, bo reszta jest związana z białkami. Ale musimy wiedzieć, że to nie przechodzi bariery krew-mózg, nie znaczy, że nie ma tego oddziaływania na nasz nastrój, bo przecież wiemy, że zaburzenia mikrobiotyczne, między innymi właśnie poprzez wszystkie kaskady hormonalne, poprzez te metabolity, jak powiedziałaś, SCF-y, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, jak kwas masłowy, którego uwielbiam, maślan sodu i w ogóle rzeczy, które tak bardzo regenerują nasze mikrobki i mikrobiotę jelita, to wszystko w pewnym stopniu komunikuje się z mózgiem, daje znać o jakby takiej kondycji i jakości jelit, daje znać o naszym w ogóle też nacechowaniu i natężeniu stresu, bo na tym tak naprawdę na kanwie tego stoi cała psychoneuroimmunologia. Można to czasami nawet rozszerza się jako psychoneurogastroimmunologię, co by jeszcze to trochę skomplikować, ale wiemy, że jakby to jest ze sobą nawzajem skomunikowane, więc jakby rodzaj i to, jak czuje się nasza mikrobiota, która realnie powinniśmy przestać postrzegać ją jako jakiś odrębny byt. I Oskar Kaczmarek, pamiętam na jednym ze szkoleń, tak fajnie to nazwał, że to jest taki holobiont, to jest cały jeden wielki organizm i musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, jakie mamy w sobie mikroby, jak one się czują, jak bardzo wpływają na dobrą jakość lub złą jakość jelit, wpływa na nasze samopoczucie, jakby na takim poziomie mentalnym mamy to już powiedzmy obcykane, że depresja jest związana ze stanem jelit. Ale okazuje się też, i to jest jakby podwórko, które bardzo mocno mnie też fascynuje, że tak samo w chorobach neurodegeneracyjnych, w chorobie Parkinsona, w chorobie Alzheimera, w chorobie Huntingtona, ale też w chorobach psychicznych, psychiatrycznych, o których
może troszkę mniej się mówi, ale jak schizofrenia na przykład, czy zaburzenia neurorozwojowe, jak neuroatypowość, zaburzenia ze spektrum autyzmu, czy ADHD, tutaj też się upatruje to, że ta mikrobiota odbiega jakby od takiego profilu osoby zdrowej. I tu można podawać setki przykładów, nawet że różni się, nie wiem, od 30 do 40 taksonów bakteryjnych w, powiedzmy, w jelitach osób z depresją, czy wytwarzają dużo mniej kwasu masłowego. Więc myślę, że to jest, no, nie da się chyba już wyraźnie, temat rzeka. I nie da się wyraźnie już tego pokazywać, jak w tej chwili prace naukowe, po prostu PubMed krzyczy na ten temat. Możemy znaleźć association between mikrobiota and wszystko. Tak, dokładnie. Właśnie o tym chciałam też, wiesz co, do tego chciałam nawiązać właśnie teraz, bo rozmawiamy oczywiście dzisiaj o przewlekłym zmęczeniu, ale też warto jest podkreślić, że właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, przewlekłe zmęczenie jest powiązane z przewlekłym stanem zapalnym, a pamiętajmy, że zaburzenia w obrębie mikrobioty, one też będą wpływały na to, jak działa nasza bariera jelitowa i tak naprawdę jakie ona będzie stanowiła wrota do rozwoju reakcji zapalnej, no bo jeżeli jest ta dysbioza, jest ta dysproporcja bakterii ilościowa, jakościowa w jelicie, no to ona też będzie wpływała na rozregulowanie tej bariery jelitowej i też będzie wpływała na rozwijanie tych subklinicznych, niskopoziomowych stanów zapalnych, które są fundamentem większości chorób. Więc jakby znowu wracamy do tego samego i widzimy, jak to wszystko ze sobą jest połączone, takie naczynia połączone po prostu, cały nasz organizm. Więc to, co powiedziała Asia, to jest też taka klamerka trochę tego podrozdziału dzisiejszego odcinka, że nie możemy traktować właśnie czy mikrobioty, czy w ogóle każdego układu w sposób taki bardzo odseparowany od reszty, tylko cały nasz organizm funkcjonuje jak po prostu sieć naczyń połączonych i tutaj bardzo ważne jest takie właśnie działanie interdyscyplinarne w kontekście i profilaktyki, ale też coraz częściej, prawda, już uzupełniania leczenia, w ogóle podejścia do leczenia chorób w taki sposób bardzo wielokierunkowy, no bo to, co powiedziałaś, na przykład zaburzenia depresyjne, to jest choroba o tak naprawdę wielu patomechanizmach, więc tutaj kieruje się już tak naprawdę uwagę na różne aspekty tej choroby, żeby móc tego pacjenta jak najlepiej wesprzeć tak naprawdę z każdej strony. Tak, i tutaj... Bo pomyślałam, że to, co powiedziałaś, no to jest dokładnie to, zresztą o czym Zosia mówisz u siebie i piszesz na blogu i w socialach i to, o czym rozmawiałyśmy na konferencji właśnie tej o depresji. Jak bardzo dzisiaj jest, mam wrażenie, jakaś taka przestrzeń, czy większa możliwość wymiany nawet naukowych treści, czy poglądów na to, że leczenie absolutnie jest nieodzownym elementem i zawsze powinno być fundamentalnym podejściem. I czasami rzeczywiście bez leczenia przeciwdepresyjnego, bo teraz skupiam się na depresji, bo realnie na przewlekłe zmęczenie nie mamy leku. Możemy wspomóc się suplementacyjnie, ale pamiętajmy, że przewlekłe zmęczenie i chroniczny stres może być taką równią pochyłą do rozwijania na przykład depresji. Więc leczenie jest jakby powiedzmy numerem jeden i rzeczywiście też często dostaję jakieś takie wiadomości od ludzi, że no pani tyle pisze o diecie, o sporcie, ale czasem człowiek czuje się tak źle i w mózgu jest taka deregulacja, nie ma tej serotoniny, jest kompletna anhedonia, człowiekowi nie chce wstać się z łóżka, nie chce się podjąć tej próby, żeby zjeść, nie wiem, ugotować brokuła, czy zjeść jakiegoś łososia powiedzmy, tylko człowiek sięga po cokolwiek, żeby zjeść, nie ma siły wstać, jakby musimy sobie uświadomić, że czasami bez leków kompletnie człowiek nie jest w stanie podjąć w ogóle jakiejkolwiek czynności o zadbania o zdrowie. Natomiast to, o czym my mówimy w całej tej właśnie psychiatrii żywieniowej, czy medycyna funkcjonalna ma za zadanie po pierwsze prewencję tego wszystkiego, czyli jak możemy działać możliwie maksymalnie dla swojego zdrowia, dla dobra, żeby nie pojawiły się takie sytuacje, chociaż pamiętajmy też, bo to jest bardzo ważne, że depresja czy choroba Alzheimera naprawdę może rozwinąć się u osób bardzo dobrze, wysoko funkcjonujących, żyjących zdrowo, bo powiedzmy przytrafia się trudny wypadek w życiu, umiera blisko osoba, tracimy pracę, no i wtedy jasne, zgadzam się z czymś takim, no kurczę, ja całe życie jadłam pestki dyni, tryptofan, ruszałam się, spałam, depresja może wyniknąć też w przypadku PTSD, czy w przypadku jakiegoś bardzo gwałtownego wydarzenia, na które nie mamy wpływu, powiedzmy całą profilaktyką, ale właśnie wdrażanie tych wszystkich elementów dodatkowych, jak dbałość o mikrobiotę, czyli jedzenie produktów, które będą nam tą mikrobiotę karmiły, tak? Produktów fermentowanych, produktów mało właśnie przetworzonych, tak jak powiedziałaś, zasobnych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, nasze cudowne omegi, o których tutaj doktorat można by naprawdę zrobić. Te wszystkie rzeczy... Tatuaż sobie muszę zrobić. Tak, ja czekam, a czekam, aż Zosia sobie wytatuuje omegę. Te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę stoją jako fundamenty diety śródziemnomorskiej, ale też właśnie suplementacja, tylko taka suplementacja, która
rzeczywiście, powiedzmy, uderzy w te ogniwa, które są popsute w kontekście chronicznego stresu czy depresji, czyli realnie z badań naukowych możemy wyczytać, że przykładowo niedobory cynku, czy niedobory kwasu foliowego, czy właśnie niedobory kwasów omega-3, witaminy D, magnezu, szereg związków, które rzeczywiście wdrożone do diety, najszczęśliwiej gdyby to było na naszym talerzu, ale wiadomo, nie zawsze tak jest, ta dieta nie jest, często odbiega po prostu od takiej wymarzonej, więc wtedy suplementacja znowu jest czymś obligatoryjnym, co może wspomóc po pierwsze powrót do zdrowia, a też może zapobiegać na przykład rozwinięciu depresji, bo myślę, że wciąż za mało mówimy, Zosia, o tym, że przykładowo serotonina nie wytworzy się, jeżeli nie będzie witaminy B6, jeżeli nie będzie cynku, jeżeli nie będzie magnezu, jeśli nie będzie takich kluczowych kofaktorów, albo jeżeli jelita będą w opłakanym stanie, czyli jeżeli mamy rozszczelnione tak zwane tight junctions, czyli te ścisłe połączenia, jeżeli hula stan zapalny, jeżeli mikrobiota jest w kompletnej dysbiozie, to po pierwsze, cóż to za powierzchnia wchłaniania jelit, która ma nam dać te wszystkie cenne wartości, która jest cała podziurawiona i jakby nie działa to okej. A po drugie też no, nie wytwarza się tam dobre środowisko chociażby dla trawienia tych wszystkich substancji, czy ich przetwarzania, czy perystaltyka jest zaburzona, jak na przykład w IBS-ie, które przecież dzisiaj wiemy, że zespół jelita drażliwego jest tak bardzo związany z codziennym naszym teraz życiem i ze stresem. To totalnie tak i tutaj też warto jest właśnie podkreślić to, że ta suplementacja bardzo często mądrze prowadzona może być nawet takim czasowym wsparciem, gdzieś tam nadrobieniem tych zaległości, ujmę to, żywieniowych, czyli właśnie niedoborów różnych składników, bo widzimy w badaniach, że gdzieś tam komunikuje się kwestie niedoborów subklinicznych, czyli takich niedoborów, które jakby polega to na tym, że nie dostarczamy optymalnych ilości poszczególnych składników z dietą. I to nie musi być tak, bo my często możemy rozumieć pod definicją niedoboru, że nie wiem, niedobór powoduje jakiś tam objaw. No w przypadku jakby niedoboru, nie wiem, witaminy C rozwija się szkorbut. Nie mówimy o takich sytuacjach, mówimy raczej o sytuacji właśnie tych niedoborów podprogowych, subklinicznych, gdzie nie ma jakichś charakterystycznych objawów czy rozwoju choroby w związku z tym niedoborem, ale bardziej to są jakieś zmiany w szlakach biochemicznych i wpływ na to, jak my funkcjonujemy na co dzień, bo gdzieś tam brakuje nam na przykład, nie wiem, magnezu do odpowiedniego metabolizmu witaminy D. To jest też taki sztandarowy przykład, że w dzisiejszym świecie duża pula stresu, właśnie tego przewlekłego, o którym żeśmy porozmawiały, bardzo mocno wpływa na status magnezu w ustroju, a on jest z kolei nam potrzebny oczywiście do wielu aspektach komórkowych i biochemicznych, ale między innymi może wpływać na to, że gdzieś tam uzupełnianie niedoboru witaminy D będzie nieefektywne, bo na przykład brakuje nam magnezu, a on jest nam potrzebny do całego procesowania tego metabolizmu witaminy D. To jest jeden z przykładów. Ale wiesz co, Asia, myślę, że też możemy w kontekście naszego dzisiejszego tematu, czyli przewlekłego zmęczenia, bo my tutaj tak odbiegamy gdzieś na prawo i lewo, no bo tego się nie da tak naprawdę okiełznać w jakimś tam takim jednym wątku, jest to ze sobą powiązane, ale wydaje mi się, że też warto jest naszym słuchaczom powiedzieć o tym, jakie składniki tutaj tak naprawdę wpływają na ten metabolizm energetyczny i jakie niedobory mogą po prostu też wpływać na to, że my się czujemy gorzej gdzieś tam i fizycznie, i psychicznie. No, od czego byśmy zaczęły? Bo ja tutaj mam też całą chmurę, wiesz. I wiem, że nam się będą te nasze typy pokrywać, bo jakby to też to nie jest żadna tajemnica i myślę, że już nazwijmy to evidence-based medicine, czy w ogóle cała taka nutriterapia już mówi głośno i wyraźnie i jakby jak ktoś mnie pyta o suplementację wspierającą mózg, a dla mnie to też jest siłą rzeczy suplementacja przeciw przewlekłemu zmęczeniu, no bo jeżeli jesteśmy przewlekle zmęczeni, to mózg też nie tworzy dobrze, jesteśmy rozchwiani emocjonalnie, wkurzeni i jakby impulsywni, więc na pewno witaminy z grupy B i tutaj kluczowa absolutnie jest witamina B6, którą możemy szczęśliwie znaleźć w wielu produktach spożywczych, ale też naprawdę na B6 powinniśmy zwracać uwagę, bo właśnie ona jest między innymi kofaktorem serotoniny czy dopaminy, też wykazano, że u osób ze schizofrenią jej poziom jest obniżony. B3, czyli niacyna. B3 jest ultra ważna i tutaj nawet jeszcze bardziej bym powiedziała w kontekście mitochondrów i przewlekłego zmęczenia, ponieważ B3 nakręca jakby całą energetykę tych naszych mikrofabryk, tych mitochondrów. Tutaj ja bardzo skracam, bo wiem, że czas jest ograniczony. Witamina B12, B12 i myślę, Zosia, że tu trzeba krzyknąć głośniej, my obie nie jemy mięsa, więc jakby też pewnie mamy tą świadomość, ale może nie wszystkie osoby, które nie jedzą mięsa. Wiele jest też historii na temat B12, no bo rzeczywiście ona się wytwarza w dystalnej części jelit w pewnym stopniu przez naszą mikrobiotę, ale jak sama nazwa mówi, dystalna, czyli końcowa część jelit, no ta resorpcja tej witaminy prawdopodobnie nie jest wystarczająca, żeby zapewnić po prostu tą podaż, a B12, czyli
ta witamina z grupy B, która jest tylko i wyłącznie w produktach odzwierzęcych, przynajmniej w takiej wystarczającej ilości. Też dodam, że metylowana forma tutaj jakby powiedzmy jest taka ready to go dla organizmu, biodostępna najbardziej. Ta B12 jest kluczowa, żeby w ogóle nie czuć zmęczenia organizmu, żeby czuć znowu taką sprawność poznawczą. Ona może dawać takie objawy, zresztą skądinąd mawia się o takim rodzaju anemii, jak anemia megaloblastyczna, czyli anemia z niedoboru B12, która może dawać niezwykle podobne objawy do takiej anemii z niedoboru żelaza, niedokrwistości. Więc to jest kluczowa ta B12. Kwas foliowy, B9. Ale też jeszcze możemy o B12 dodać tylko właśnie to, o czym Asia powiedziała, że B12 może być niedoborowa właśnie na dietach roślinnych, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na diecie wegańskiej, czyli totalnie tak, rezygnujemy ze wszelkich pokarmów pochodzenia zwierzęcego, to wtedy jakby ta suplementacja witaminy B12 jest obowiązkowa. Ale też można wspomnieć o tym, że w ogóle zanim nam się ta anemia megaloblastyczna rozwinie, to już jest taki finalny tak naprawdę efekt niedoboru, to w pierwszej kolejności najczęściej pokazują się właśnie te objawy ze strony mózgu, prawda? No bo nasz układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na niedobory witaminy B12 i bardzo jej potrzebuje do tego, żeby prawidłowo funkcjonować, no bo i mielina, prawda? Tutaj witamina B12 bardzo mocno wpływa na produkcję mieliny, więc jakby całe to przewodnictwo, neuroprzekaźnictwo jest oparte też o witaminę B12. To jest oczywiście duży skrót myślowy, ale pamiętajmy o tym, że często te objawy niedoboru mogą się już pojawiać przy tak naprawdę jeszcze normie takiej laboratoryjnej, czyli gdzieś tam jesteśmy w dolnej granicy, ale normy, a już mogą się pojawiać różne objawy ze strony głowy, czyli właśnie drażliwość, taki brain fog, zmęczenie, nawet objawy depresyjno-lękowe, to może być też pokłosie nieoptymalnego poziomu witaminy B12, więc to jest też bardzo ważny aspekt. W kontekście witamin z grupy B, ja Asia tylko jeszcze dopowiem jako farmaceutka, że też różne leki mogą też wpływać na status witamin z grupy B, między innymi antykoncepcja hormonalna. Tutaj kobiety powinny zwrócić szczególnie uwagę na podaż kwasu foliowego, na podaż też witaminy B12, B6. Generalnie te witaminy z grupy B są tutaj bardzo ważne. Zresztą teraz już rekomendacje oficjalne mówią o tym, że wszystkie kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować foliany po prostu codziennie, prawda? Jako tak, suplementację. I jeszcze tylko przypomniało mi się, bo to jest ważny kawałek w polskiej populacji, coraz częściej chorujemy na, znaczy insulinooporność się pojawia, która później może rozwijać się w cukrzycy typu drugiego, a jednak lekiem stosowanym bardzo często w insulinooporności jest metformina, czy to glukofaż, czy Siofor, one też po prostu na łeb, na szyję obniżają poziom B12. Tak jak Zosia powiedziała, jeszcze B9, kwas foliowy. Oczywiście kwestia rozwoju cewy nerwowej, rozwoju płodu i też utrzymania dobrych zdolności poznawczych u kobiet w ciąży, to jest klucz, ale ogólnie kwas foliowy, witamina B9 też jest kofaktorem jakby ogromu reakcji, które mają nam dać monoaminergiczne neuroprzekaźniki, czyli serotoninę, też katecholaminę, dopaminę, i wykazano w jednych z badań, że właśnie poziom witaminy B9 u osób, no, które targnęły się na swoje życie i albo z efektem niestety tragicznym, albo takie, którym nie udało się tej próby jakby zakończyć, w każdym razie osób z próbą samobójczą, ten kwas foliowy jest obniżony. Kolejna kwestia, i tutaj już po prostu tempem ekspresu, ale witamina D3. Też myślę, że w Polsce już mamy coraz większą świadomość tego, że żyjemy niestety w takiej szerokości geograficznej. Tego słońca jest za mało. Jeżeli chodzi o syntezę przezskórną, która wytwarza się z cholesterolu, tutaj podkreślam, cholesterol też jest ważny, to jest ojciec hormonów steroidowych. Pregnenolon później wytwarza nam hormony właśnie z cholesterolu i ten cholesterol jest potrzebny, żeby keratynocyty nam wytworzyły D3, jeśli mamy jakąś tam ekspozycję na światło, ale naprawdę, no, większość dni jest raczej pochmurnych, a nawet jeżeli jest to słońce, to gdzieś tam czmychamy z auta do biura, więc zachęcam im. Właśnie, plus filtry przeciwsłoneczne, które jakby są włączane w ramach ochrony przeciwsłonecznej, to też wszystko wpływa na status witaminy D, więc no, nierzadko już włącza się tą suplementację całorocznie, prawda, żeby właśnie zapobiegać tym niedoborom. Witamin D3, też ważny alert. Ale żeby może coś takiego powiedzieć innego, co moim zdaniem jest też takie fajne dla energetyki organizmu, takim na przykład z takim fokusem dla mitochondriów też bardzo mocno. Kwas omega-3 to absolutnie, to zapamiętajmy, to jest po prostu jak witamina C niegdyś. Dokładnie. Kwas omega-3, szczególnie też w zależności od tego, bo to jest bardzo ważne, że te frakcje, czyli EPA i DHA, mam tutaj na myśli frakcje zwierzęce, te pochodzenia rybiego powiedzmy, albo z alg, bo ryby kumulują to te kwas omega-3 w swoim mięsie ze względu na zjadane algi, ale jednak badania wskazują, że właśnie kwas EPA, szczególnie jakby właśnie te powyżej 60%, kiedy dawka powiedzmy ma 1 gram, tak mówią nam metaanalizy, bardziej wykazuje takie działanie przeciwzapalne i może nawet regulujące kwestie emocjonalne. Jego działanie było
przyrównane do 20 mg fluoksetyny, czyli do Prozaku jakby, tak? Czyli tylko to są duże dawki kwasu EPA, około 3-4 gramy nawet. Kwasy DHA również kontekst energetyki, pamięci, ale to, co ja lubię i szanuję, jeśli chodzi o związki takie powiedzmy bardziej promitochondrialne, to na pewno jest koenzym Q10. I o koenzymie Q10 właśnie. To można też gadać i gadać, bo on jest w dwóch formach, ubichinonu, czyli utlenionego i zredukowanego ubichinolu. Bardzo ważna kwestia, dwie formy na zasadzie reakcji oksydoredukcyjnych przechodzą pomiędzy sobą w organizmie, więc teraz jeśli jesteśmy młodzi, to do zasady ten przepływ jest bardziej sprawny i tego ubichinolu mamy troszkę więcej. Można suplementować obie formy, przy czym ubichinol jest dużo droższy, po prostu tak laboratoryjnie, ale jeśli nie jesteśmy osobami starszymi, to sam ubichinol jakby już też powinien razem z witaminą B6 i z witaminą E, bo to jest cudowne połączenie witamina E z koenzymem Q10, bo też ta witamina E sprzyja po prostu tym przemianom utleniony w zredukowany i odwrotnie. Taki związek też PQQ. Ja nie rozwinę teraz skrótu pirochinolog, nie pamiętam, skomplikowany. W każdym razie to też jest bardzo, bardzo ważny taki substrat i booster dla naszych mitochondrów. Też jest taki związek jak Alkar, acetylowana L-karnityna. Kiedyś L-karnitynę kojarzono tylko gdzieś tam, nie wiem, z odchudzaniem i z transportem kwasów tłuszczowych. Owszem, to jest związek, który jest związany właśnie z transportem kwasów tłuszczowych do mitochondriów, czyli jakby bardziej usprawnia energetykę naszego organizmu, ale ta forma właśnie Alkar, czyli acetylowana, powoduje lepsze przechodzenie przez barierę krew-mózg. I na przykład są badania, które wskazują, że może sprzyjać poprawie nastroju, że wpływa na zdolności poznawcze, że jakby dodaje takiego boosta. Kończąc, Zosia, myślę, że trzeba powiedzieć o naszym ulubionym... Tak, myślę, że w ogóle takie take home message, bo chciałybyśmy zostawić Wam też takie info odnośnie może klamra, odnośnie suplementacji, takie top, nie wiem, 5. No moim zdaniem tutaj będziemy teraz konfrontować swoje stanowiska, ale myślę, że będą podobne, jak zawsze, odnośnie tego, że zadbajmy o podstawy, bo jakby też jakaś tam, wiecie, Bóg wie jaka suplementacja, bez zadbania o podstawy, czyli żywieniowe, aktywności fizycznej. Ja, wiesz co sobie robię? Wpisuję sobie w swój grafik, wpisuję sobie w swój kalendarz codziennie, każdego dnia, obowiązkowy spacer w ciągu, wiecie, jako zadanie, jako po prostu task w ciągu dnia do zrobienia, tak jak mamy do zrobienia jakieś swoje rzeczy z pracy, tak spacer 15-20 minut nawet w ciągu dnia, bo ja sobie też często nie mogę pozwolić na więcej, ale to już jest naprawdę taki game changer, jeżeli chodzi o energię, o kreatywność, o to, jak my się później skupiamy na tej pracy. Więc na pewno to jest bardzo istotne. W kontekście suplementacji warto pamiętać o tych najważniejszych aspektach, czyli znowu diagnostyka i badanie tego, co się dzieje w ustroju, a nie działanie w ciemno, wezmę to, tamto, piąte i dziesiąte, tylko właśnie działanie celowane, czyli te top niedobory, takie gdzieś tam, gdzie badania się jakby łączą i dają te same wyniki, no to jest witamina D, o której powiedziałyśmy, kwasy omega-3, magnez, to są takie bardzo często niedoborowe składniki, ale właśnie witaminy z grupy B dla mózgu też są turbo ważne. Bardzo często adaptogeny, tutaj to już dzisiaj nie ma na to czasu, ale też, nie wiem, znany wszystkim różeniec górski. Też było takie fajne badanie w kontekście koenzymu Q10, o którym Asia powiedziała, z NADH, czyli też tak. Takim nośnikiem cząsteczek energetycznych, że gdzieś tam suplementacja NADH z koenzymem Q10 powodowała jakby wzrost energii, koncentracji procesów pamięciowych u osób właśnie przewlekle zmęczonych. Więc tutaj też mamy fajne badania pod tym kątem. No i co? I jeszcze w aspekcie, Asiu, tego przewlekłego zmęczenia, myślę, że też warto tutaj podkreślić, że oczywiście nasz styl życia jest turbo ważny, ale też pamiętajmy o różnych chorobach, no bo niedoczynność tarczycy, niedokrwistość z niedoboru żelaza, czyli też jakby pokłosie niedoboru, to też mogą być przyczyny tego, że my jesteśmy ciągle zmęczeni bez energii. Insulinooporność, przy nadmiernej masie ciała też leptynooporność, tak. Czyli znowu ta cała kaskada hormonalna, która też wpływa na to, jak się czujemy. Zresztą też ty pisałaś o leptynooporności, w ogóle też dużo o tym piszemy, rozmawiamy, bo leptynooporność też jest takim stanem bardzo często u osób z nadmierną masą ciała, gdzie te przerośnięte, przejedzone komórki tłuszczowe, czyli adipocyty, po prostu wytwarzają coraz większe ilości leptyny, która tak naprawdę powinna dawać informacje o sytości, a w sytuacji, kiedy jest jej za dużo, dzieje się odwrotnie, czyli tak naprawdę ciągle napędzana jest, prawda, napędzana jest reakcja jedz, bo jestem cały czas głodna. I też to wpływa na to, jak my się czujemy psychicznie, bo tam też, prawda, wchodzi w kontekst acetylocholina,
i obniżona synteza i też gorsza pamięć. Tak, tak. I to już, więc tutaj to wszystko się, wszystko się zazębia, ale myślę, że to, co powiedziałaś, Zosia, bo jakby to, nie wiem, może taką klamrą też dokończę, jakby w moim życiu, co to staram się wdrażać, żeby rzeczywiście, bo oczywiście, że też się zmagam z przewlekłym zmęczeniem, uwielbiam swoją pracę, jakby to jest problem chyba wszystkich ludzi, którzy żyją. Pasja jest pracą i bardzo trudno jest to rozgraniczyć, a jednak ten mózg też musi kiedyś odpocząć, przestać czytać, nie wiem, naukowe książki, czy jakby po prostu wyjść, jak ja to mówię, w żywe zielone. I rzeczywiście ja jakoś tak staram się już chyba o zakończeniu doktoratu, tak bardzo mocno wczułam się w to, bo rzeczywiście to był dla mnie bardzo trudny, intensywny czas, że na wszystko musi być miejsce. I my tutaj nie zdążyłyśmy powiedzieć, ale myślę, że to będzie dla ciebie pewnie super temat na cały odcinek, bo jednak o roli snu i tego, że naprawdę wiem, że to jest straszne, czasami może się wydawać, że przesypiamy 30% naszego życia i myślimy, Jezu, jaki to byłby produktywny czas, ale tak to natura wymyśliła i po to to wszystko biologicznie zostało skomponowane i dzisiaj już wiemy, że każdy układ tak naprawdę naszego organizmu jest zależny od rytmu dobowego, musimy spać, więc ten sen dla mnie, szczególnie tutaj od pół roku mieszkam w Portugalii i myślałam, że przez to, że jest więcej słońca, ja będę wstawała jeszcze wcześniej. Okazuje się, że nie. Ja tutaj potrzebuję więcej snu niż w Polsce i w Polsce wstaję o 5:30, tutaj jest mi trudniej, ale dałam sobie na to przyzwolenie i powiedzmy śpię te 8 godzin, zawsze spałam około 7, więc sen to jest naprawdę coś, co jest dla mnie ze wykrzyknikiem i bardzo mocno staram się o to dbać, nawet jeżeli czegoś nie skończę wieczorem, kładę się spać, wstaję rano i naprawdę ten umysł, sprawdźcie na sobie, myślę, że każdy to widzi, że jest dużo bardziej świeży, rzeźki, pomysły przychodzą, nie demonizujemy też tak swojego życia po prostu, jak jesteśmy niewyspani, jesteśmy wkurzeni, zestresowani. O, tak. Aktywność fizyczna, tak, ja, tak. Zosia, też już się znamy parę lat, wiesz, że ja jestem freakiem, jeśli chodzi o aktywność, teraz już mniej jestem sfokusowana na konkretnej aktywności, typu, nie wiem, kiedyś ćwiczyłam dużo crossfitu, biegałam, rower, długi spacer, czy jakby głównie rower, uwielbiam jazdę na rowerze, ale po prostu chociaż godzina, w moim przypadku no, ja sobie tą godzinę muszę wygospodarować na aktywność fizyczną i naprawdę wyrzut endorfin, wyrzut anandamidu, serotonina, to wszystko naprawdę, to nie jest ściema, wiemy na poziomie biochemicznym, że to robi robotę. U mnie też... Plus też znalezienie sobie aktywności, którą się lubi, nie robienie czegoś na siłę. Tak. Pod presją tego, że to wszystkim pomaga, więc mnie też pomoże, znaleźć sobie coś, co naprawdę daje nam frajdę, bo to jest też clue, prawda, żeby ta aktywność była przyjemna i była efektywna tym, w kontekście też... Tak, im częściej coś lubimy i też to staje się elementem naszej rutyny, też łatwiej nam budować jeszcze ten nawyk, ta neuroplastyczność też jest większa, fajniejsza i bardziej efektywna, jeżeli pojawia się dopamina, czyli jakaś ekscytacja, zmiana też wzorców ruchowych, próbowanie nowych rzeczy. Dla mnie też ultra ważną kwestią jest to, ja uwielbiam naturę i jakby nie wyobrażam sobie życia poza nią, więc weekendowe, jakieś wycieczki do lasu, spanie w lesie, jakieś po prostu zbieranie drewienka, nie wiem, chodzenie po górach, czy po prostu bycie na dworze, właśnie ja to nazywam żywym zielonym, to mnie niezwykle mocno ładuje i też na ten temat badań jest mnóstwo i to nie jest jakaś new age'owa filozofia, że teraz wszyscy mamy chodzić boso i dotykać brzozy, tylko rzeczywiście shinrin-yoku, tak, czyli te kąpiele leśne i mój mózg i moje ciało, w ogóle moje samopoczucie jest na maksa skorelowane z tym, co jem i jak jem i też już na swoim życiu przetestowałam mnóstwo różnych patentów, od fanki owsianek po dietę ketogeniczną. Obecnie najlepiej sprawdza mi się model właśnie takich śniadań białkowo-tłuszczowych. Nie jem mięsa, ale jem okazjonalnie też jem ryby, więc staram się mocno to bilansować, ale oczywiście w moim przypadku suplementacja jest ważna, bo mam też te niedobory. Natomiast okna żywieniowe. Nie trzymam się sztywno, bo też uważam, że im bardziej się usztywniamy, tym potem gorzej, jeśli chodzi, im więcej restrykcji, tym więcej później impulsywności. Więc staram się zachować minimum te 14 godzin i zazwyczaj kończę ostatni posiłek, no chyba, że nie wiem, jest jakaś pizza, wyjście ze znajomymi czy wesele, no to też jakby jestem człowiekiem, ale staram się kończyć jedzenie o 17:30, 18:00 i robię sobie te 14, czasami 16 godzin, tylko też wtedy, jeżeli umierałabym z głodu wieczorem, to znaczy, że źle zbilansowałam w ciągu dnia swoje posiłki. To nie jest o tym, żeby o 22 umierać z głodu, bo tylko sobie dokładam do pieca kortyzol. Tak musimy jeść w ciągu dnia, żeby o tej 17:00-18:00 już z biegiem czasu przyzwyczaić się do tego, że już później jakaś herbatka i herbatką kończąc. Uwielbiam zieloną herbatę i maczę. Zielona herbata będzie zakończeniem tego odcinka. I ze względu na ogrom benefitów promózgowych, ale też po prostu zielona herbata nas pobudza w pewnym stopniu, ale też fajnie tonizuje układ nerwowy, zmniejsza poziom kortyzolu i też bardzo lubię macze. Kawka też, ale kawka, pamiętajcie, że to jest takie zatkanie uszu przed zmęczeniem.
kawa nas nie regeneruje, kawa jakby zatyka receptory dla adenozyny, czyli takiego związku, który ma nas właśnie, jest naszym barometrem zmęczenia, ma nam dać znać, ej, Aśka, połóż się, więc warto tą kawę pić ostatnią, 16-17, żeby dać sobie ten głęboki sen. I to są chyba takie moje tipy z Osieńka i na pewno jeszcze muza. Takie najważniejsze. Muza, filmy i... Dobra muza, tak, bo u ciebie dużo muzy. Kocham muzę, kocham filmy dokumentalne i też coś, co mnie odmurzczy w pewnym stopniu takim, że to nie jest naukowe. Więc szczęśliwie mam męża fotografa. Odcinka po prostu. Tak, tak. O, no właśnie. Coś innego, czyli jeżeli jesteśmy... ścisłowcami, jeżeli jesteśmy naukowcami, to fajnie, nie wiem, spróbować coś z jakimś instrumentem, coś pomalować, porobić w malowance, zmieniać trochę te swoje takie usposobienie i sposób myślenia naszego mózgu, więc takie po prostu przyzwolenie sobie na robienie takich dziecięcych przyjemności. Myślę, że to jest naprawdę dzisiaj niedoborowe, a zapominamy o tym. To chyba... A bardzo ważne, dokładnie tak. Asiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozkminy. Czasu jak zwykle za mało, ale po prostu, bo my płyniemy zawsze, my płyniemy. Zakładałyśmy dzisiaj, słuchajcie, tak wam powiemy już trochę off the record, że miałyśmy mieć 40 minut na rozmowę, a wyszła nam godzina, więc dziękujemy Wam za Wasz czas. Dziękuję Ci, Asiu, jeszcze raz za to, że byłaś. I co, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa, dziękuję bardzo. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.